Karolina też będzie? Wszyscy. Pierwszy wyjazd do Warszawy, witamy w Lesznie. Długo nad tym myślałem, szczególnie pod prysznicem. I się domyśliłem. To nie jest zdjęcie, nie? To nagrywane jest cały czas. Siema, tu Dave z laboratorium. Szybka relacja, Leszno plus stolica, nasz mały tour. Po zawodach Login Lab. Ciekawi nas w takich warunkach i atmosferze. Trenują wszyscy zawodnicy w Polsce, przez to odwiedzamy ich boksy. Mamy kilka wywiadów z uczestnikami Regionals. To wszystko w nadchodzących 3 odcinkach laboratorium. Dziś część pierwsza. Widzimy się w Lesznie oraz w Warszawie. Podczas trasy na przełomie lipca i sierpnia nastąpił również mój powrót do treningów. Zatem Archie i Sławo nie mieszkają wyzywać mnie od kulki, pączka, cokolwiek. Inne synonimy słowa przyjaciel. Miłego oglądania. Widać, że crossfity trzymają się razem, byle tak dalej. In touch. Opowiedz, co wczoraj. Mam na imię Przemek, jestem anonimowym alkoholikiem. Nazywam się Piotr. Też również anonimowym alkoholikiem. Alkoholik. Dobra, dzięki. Ja mam na imię Marcin i jako jedyny przychodzę na 6.15, bo nie piję. Dobra, zobaczcie grubaska co robi. Drugi trening w miesiącu. Tak. Wyszło mi się 3 boksy. Kurwa. I teraz możecie sobie gadać już. Aha, teraz. Nie czujcie się zestresowani. Pokażuj cały czas widok z kamery. No, Karolina, trzymaj tak, żebyśmy nie tam. Nie, dobra, już gadajcie o normalnych rzeczach, a nie pierdolę. Dzień dobry! Pytanie, macie zniżki dla rudych, karnety? Nie myśleliście, że traktujecie nas normalnie. Od dzisiaj wprowadzamy do naszej oferty 50% zniżki dla rudych. Na łysy! Zawsze będzie rudy. Chyba, żeby nie było, a babeczki nie mają u was problemu z ciężarami? Ogólnie łatwo jest kobietki u was przekonać do tego, żeby rzucały kliny, snatche. Skabancie się będziecie koniami. Nie, ale nie, jest okej. Okay. Na początku było więcej narzekania, nie? No. Że ciężary każemy dokładać czy sobie szczególnie jakieś martwe ciągi, bo już wiadomo, że więcej plejtów było na sztance. To już to wyglądało. No, to już był problem, ale teraz spoko jest, nie? Okej. Okay. A nie ma tak, że nie chcę ciężarów, bo ja jestem jeszcze tego duże, jak w CrossFit Games, te dziewczyny, bo wiesz, że się włączy YouTube'a. Niektóre mamy. Mamy taką koleżankę naszą wspólną, pozdrawiamy, która twierdzi, że od crossfitu jej nogi urosły. Także to puśćcie na pewno i to wyślę. A dupa? Też. Ej, to okej. Okay. Dobrze. Nikt nie będzie patrzył na nogi. Jasne. Nie oszukuj się, kto będzie patrzył na nogi, jak dupa jest duża. Myślę, że to dużo osób biega, maratony, półmaratony. Ale wy ludzi na to nie nakręcacie. Nie. To jest tak, że skąd wasze doświadczenie z crossfitem? Pewnego słonecznego dnia. A gdzieś tam już wszyscy się spotkaliśmy kupę lat temu, nie? Ja gdzieś tam crossfit to zacząłem. Daj kamerę na Marcina, bo tak ładnie chciał powiedzieć tutaj. Ja chciałem powiedzieć o moim doświadczeniu z crossfitem, że pozdrawiam Szymona Leśnieńskiego. A co jest crossfit, to ludzie mniej więcej wiedzą, co to jest crossfit i kojarzą tutaj z tym miejscem? Tak? Na pewno już tak. To spytamy w McDonaldzie, bo akurat będziemy. Chcemy pozdrowić wszystkich, którzy byli u nas na zawodach. Bardzo nam się podobało, że przyjechaliście. Każdy może z was kogoś pozdrowić, ale jak macie jakiegoś sponsora, to na finale. Teraz zorganizowane zawody, gratulacje. No dziękuję, nareszcie cały kurwa wywiad. Bardzo byśmy chcieli, żebyście dodali na Facebooku Sławomira do przyjaciół. Jaki macie okrzyk? Hakuna Matata. Może być Hakuna Matata. Gotowi? Albo nie, stół, ale... stół z powodnymi nogami. Stół z powodnymi nogami! Dobra robota. Obyś nie spadł teraz na mnie.
Ale mnie plecy bolą. A tu jest tajny pokój, gdzie każdy może... No nie chcę z tobą na jednym ojeczu. No i tak musisz być. Więc co to za różnica? Tu mamy biuro. Ale mama panierka. Lodówa, co? Ale ja bym tu mieszkał przecież, kurwa. O! Witam serdecznie, tak jak powiedziałem, lepiej niż u mnie w chacie. No oczywiście wszyscy na paleo, słodziki. Nie jest gościu tak źle, ale tu? Nasze dwie parówki? Ja pierdolę, zobaczymy. Ja nie poliwaję, ja nie poliwaję. Witamy CrossFit Bokoty. Już sam nie się ze mną. Ja mam zrobić tylko na tego miejsca, a jak zrobię źle, to mnie Bartek wyrzuci potem z pracy. Bardzo przykro. CrossFit Mokotu, jeden z pierwszych boksów w Polsce i w Warszawie. Zapraszam was tak naprawdę do oglądania boksa. Parę dysków, lina, to jest sprzętu, które można wyciągnąć na zewnątrz. Tutaj dzisiaj to nie magazyn, ale ja tak sobie wyobrażam pierwsze boksy. Paweł Kępa, trenuję w CrossFit Mokotów, Reebok. Jestem gitarzystą w metalowej kapeli Ardent Sky. Zobacz, jak się Karolinkę uczestniła gitarzy. Wszystko w temacie. Bartek Masek, jakby się niektórzy mnie nie znają, bo faktycznie CrossFitem zajmuję się długo, ale nie o CrossFitie tutaj mowa. Jeżeli chodzi o moją brodę, to dlatego mam brodę, bo nie musi golić. Eee! Co, broda? Tak, tak. No i nie co, no i tak to wygląda nie wiem. To Bartka Więckowskiego, okej? On w tym roku jest gdzieś tam top w Polsce, nie gdzieś, dobra? Zgadza się, no wiesz, bo, no, kurde, to wszystko jest jakoś tak fajnie poplątane. Ja z Bartkiem poznałem się na Facebooku. Jak Bartek zaczynał w Bielsku, zaczepił mnie na Facebooku, bo ja wtedy miałem szczęście, że gdzieś tam z Reebokiem robiłem jakieś pierwsze rzeczy crossfitowe. No i on się, wiesz, zapytał mnie o crossfit. I samego Bartka, to Bartek jest tytanem pracy. Naprawdę gościu, który spędza tyle godzin na treningu i wiesz, robi taką objętość treningową, że ja jeszcze dwa lata temu byłem w stanie z nim trenować. Teraz raczej mi się nie chce, dwa, że po prostu się z tym staje. Możemy znowu go na regional? Znaczy, no on jest absolutnie nastawiony wiesz, na przyszły rok. Teraz jest... Super sprawa, trzech Polaków było w tym roku na regional. Tak. Myślałem, że paru chłopaków jeszcze się dostanie w tym roku na regionalce. Mateusz Wasilewski z Open się chyba rządzi jakimiś tam swoimi prawami. Coś tam słyszeliśmy, że Mateusz miał problemy trochę z przyjemnymi sędziami. Tak. Taka ale opinia gdzieś tam. Zgadza się. Ale to wiesz, ja z Mateuszem też w Open dużo gadałem, bo on nagrywał filmy, gdzieś tam pomagałem i wiesz, nie sądzę, żeby robił to specjalnie, bo rozmawiałem z nim, więc na pewno nie robił to specjalnie. A on tak, wydaje mi się, że zbyt chaotycznie w tym roku do tego podszedł, wiesz. A propos zawodników, my też mamy paru z Krotoszyna. Okej, okay. Nie wyglądają, ale wiemy, że nie zawsze wygląd w crossfitie się liczy. Na pewno wyróżnia nasz boks to, że bardzo dużo przyszłych właścicieli boksów warszawskich zaczynało u nas trenować. Jako... Ej, to jest szanowna informacja. Jako, gdybym nie pojechał, to jakoś tam zawsze jest gdzie pójść. I też dlatego teraz jedziemy do CrossFit Wilanów na ujęcie numer 2 przy piątku. Słuchajcie, ja jestem tutaj. A my jesteśmy tutaj. Szybciej. Tu tam się chodzi? Tu. Elektromoc, czyli charge'owany przez inny crossfitowy bok z Warszawy. Brama troszkę od skóry. Dzień dobry. Cześć. Artur. To jest wejście, którego oczekiwaliśmy. Wczoraj był światowy dzień zernika. Naprawdę? Czy jest okej, jeżeli również spróbujemy potrenować siłę, ale to nie ja? Gadaj? Tak, jest w porządku. No macie darmowy wywiad i tyle. A mogę sobie kawałek usiąść, nie? Wracając do sernika, bo tutaj nie mieli potrenować, ale ja ciągle myślałam i jestem, proszę, jaka kultura. Uczcij moje dwa dzisiejsze. 102,5 podrzucone i 147,5 w przysiadzie. A twój rekord na przysiadzie? 110. To musisz zjeść dużo sernika. Polega. Cześć. 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 Artur.
Nie. Nagrywamy odcinki z najlepszymi crossfitowcami i chcielibyśmy zrobić z tobą wywiad. O kurwa. Cześć. To co? Login live. Takie zawody. Mało żyjesz. Przepraszam. Mało żyjesz. Wyjdź do ludzi. Ja tylko jestem tutaj, to zobacz. Ej, parówko, miałeś tu iść jak najbliżej. I w zasadzie nagrywamy, pewnie już mają kurwa nagrane ten materiał, że nie chce im się już nic zrobić i teraz mają ułap, bo sobie myśleli, że się na to mam kuseczka na wyjęcie i walczył. Dalej klucho łap to i ruba, nie. Weź sobie to z dużego grania, może gra się. Ale co często. Jest świetne. Czy ktoś z was poza Dawidem będzie atakował pompki wstają na rękach? Pokaż jedno piękne powtórzenie. Dawaj, Dawid. Okej, zobaczcie. Okej, super. Kolega. Wrzucamy do maszyny losującej. Dzisiejsze numery to 21, 15, 9, czyli macie przejebane. Dziewczyny z naszego boksu dostałyby tutaj orgazmu. Gdzie ludzie to mówią? Ja kiedyś sobie spróbuję ten crossfit, bo to fajnie wygląda z boku. Wygląda jak Henryk Sienkiewicz. Jeśli mielibyśmy jeszcze coś dodać odnośnie tego boksiku, to myślę, że ważnym aspektem w każdym boksie jest też oświetlonko. Ja mam takie delikatne wrażenie, że jest tutaj taki lekki półmrok, co może tworzy jakiś klimat. Ja osobiście działałoby to na mnie troszkę usypiająco, ale to tylko moje zdanie, które za bardzo w świecie crossfitu się nie liczy. Czegoś więcej, dziewczyny? Wam potrzeba jeszcze? A, różowe skakanki. Może też kiedyś znajdziemy. I ty mówisz, że macie tego opera i ja chciałem ci powiedzieć. I się zesrało. No nic, nie będzie, może mi się przypomni później.